Wiecie co? Jesteśmy nad wodą. Cześć. Odzywam się do Was pierwszy raz z samochodu. Jedziemy właśnie pierwszy raz w tym roku nad wodę. Ciężko to nazwać wędkowaniem. Myślę, że będzie to bardziej zapoznanie z wodą. Zresztą, jak już chyba wszyscy wiemy, panuje epidemia, więc trzeba było siedzieć w domu przez ostatni czas. Wszystkie rezerwacje nad wodami zostały odwołane. Pozostała więc mi woda taka pod domem, woda PZW. Kawałek stawu o powierzchni koło 3 hektarów. Natomiast o tyle sensowna, że od wielu lat panuje tam zasada no kill. Woda jest dobrze zarybiona karpiem amurem i innym białorybem. Z tego co wiem, to rzeczywiście ta zasada jest tam przestrzegana i ryby jest sporo. Wędkowałem tam po parę godzin w zeszłym roku chyba 3 razy. Raz mi się udało wrócić o kiju. Wyjąłem 9 bodajże i 7. Kilka mniejszych karpi. Także na dobry początek sezonu zobaczymy, co tam się będzie działo. Mam sąsiadów jakieś 50 metrów dalej, z którym się nie przywitałem, bo nie jestem bardzo towarzyskim gościem nad wodą. Wolę spędzić ten czas w samotności. Zobaczymy, czy równie dobrze będzie mi się go spędzało z wami. Najwyżej nie będę was zabierał. Jesteśmy nad tą głębszą częścią. Tu jest tak 50 metrów, 80 do 2 metrów w okolicach tego jazu, który mamy tam w tle. W jego kierunku chcę posłać jeden z zestawów, drugi bardziej na otwartą wodę. Powędkowałem kiedyś z tamtego brzegu, tam w tle może widać się wędkarzy, którzy zajmują tam to stanowisko. I stamtąd rzucając w kierunku otwartej wody miałem sporo brań, w sumie to było chyba takie lepsze miejsce tutaj. I patrząc po wynikach innych wędkujących i po moich, bo łowiłem 3 razy, za każdym razem starałem się zmieniać to stanowisko. Jakby z tej otwartej wody tam na środeczku te wyniki były najfajniejsze, chociaż też zauważyłem, że wędkarze dużo karpi ciągną takie odległości około 15 metrów od brzegu. Z tym, że no, wykorzystują metodę bądź widery. Ja co prawda mam ze sobą dzisiaj jakąś tam płociową zanętę i koszyczki do metody, ale nie lubię tego. Jak już mówiłem, dzisiaj jestem na totalnym minimum, jeżeli chodzi o ilość sprzętu. I też na dużym leniu, jeżeli chodzi o samo nęcenie na przykład. Bo w planie było nęcenie rakietą, ale biorąc pod uwagę to, że chciałem Wam tutaj coś pogadać trochę. Wszystko mi oczywiście schodzi 3 razy dłużej. Bo jestem dziś sam, nie mam drugiej osoby, która mogłaby mi pomóc w filmowaniu. I postanowiłem, że jednak będę nęcił środkami PVA. Mam tutaj przygotowaną sobie wcześniej mieszankę peletów i kulek. Wrzucę sobie do wiadra, żeby było mi wygodniej. Bo zsypałem je tylko w worku, ale nie miałem okazji ich wymieszać. Mam tu typowo taką mięsną mieszankę zapachu squida.
Pelety standardowo halibutowe. Jest tutaj pelet coś koło 18 mm. To pewnie będzie coś koło 14-15 i mieszanka bardzo drobnych takich granulatów. Tam było bodajże 4-6-8 mm. Kupiłem to w Rockworldzie pierwszy raz. W sumie sama mieszanka, sam ten granulat wygląda bardzo podobnie jak chociażby Aller Aqua, którego stosowałem przez długie lata. Sądzę, że jednak jest to podobny po prostu pstrągowy granulat. Na całe dzisiejsze wędkowanie rzuciłem tutaj około litra peletów razem z kulkami. Kulek oczywiście jest tutaj zdecydowanie mniej. Kuleczki są to mojej produkcji squidowe. To akurat jeszcze zeszłoroczna końcówka. Oczywiście mam już przygotowane świeże. Natomiast są już, tak jak wspominałem, większe średnicy, czekają sobie na inne łowisko. Siatkę zrobię trochę większą niż zazwyczaj. Nie będę donęcał w żaden inny sposób, chyba że zdecyduję się jeszcze na dorzucenie coś kobrą. Trochę zapomniany chyba sposób nęcenia. Ale ja bardzo go lubię. Gdzie ja podziałem przepychacz? Chyba tutaj. Jest. Wszystko niezdarnie, bo robię to pierwszy raz w tym roku. Ale siata. Nie mam ze sobą żadnej większej średnicy siatki. Tylko taką wąską. Stąd też będzie to taka długaśna kiełbaska. Sąsiedzi właśnie mieli jakieś branie. Widzę, że łowią na metodę bądź federy klasyczne, bo lecą tam sobie takie koszyki za lętą do wody dosyć grube. Odkąd tu jestem, było to już jakieś bodajże trzecie ich branie. Jeden hol był troszkę dłuższy, więc wydaje mi się, że jednego karpia mogli wyjąć. Natomiast pozostałe dwa, tak jak ten obecny, bardzo szybko się skończył. Nie wiem, czy jest to, czy powodem jest to, że łowią na przykład na robaki i czepia im się jakaś drobnica, której nie potrafią zaciąć, czy brania po prostu są tak delikatne. Zobaczymy. Siatki lecą na haki i do wody. Na jeden z zestawów pójdzie pop-up. W tym wypadku jest to nasz citrus. Nowy nabytek. Zobaczymy, jak to się sprawdza. Na drugi zestaw moja standardowa kuleczka squidowa. Toczym nęcę. I jest to ona dodatkowo zaprawiona taką moją autorską posypką. Szypan, który Wam już pokazywałem, jest to takie podwójne wiązanie. Idealnie sprawdza się z neutralnie zbalansowaną przynętą, ale chcę mieć jeden zestaw z dna i ten będzie właśnie położyłem na dnie. Zestaw helikopterowy. Coś takiego leci do wody. A, tu będzie większa siateczka. Gotowe. Chciałbym jeszcze zaznaczyć sobie jakoś odległość, na której łowię. Używam do tego elastycznego markera. I wiążemy sobie to na żyłce. Odrobinę donęcę jeszcze. Robię mały dywan, tak żeby te ryby tam się kręciły i po prostu szukały tej przynęty mojej. Jeszcze jedna garstka, chwilę tu posiedzę. Łowisko jest niezbyt głębokie, ja łowię niezbyt daleko. Dosyć spora ilość żyłki przebiega w toni wody. Chciałbym się tego pozbyć, więc muszę obniżyć szczytówki. Wystarczy, że podłożę tutaj wiadro.
piesek będzie miał przy okazji wodę do picia. A ja ustawiając dolniki na tym wiaderku, obniżę sobie szczytówki w wodę. Spotykamy się znowu przy kijach. Mam dobrą wiadomość i złą. Dobra jest taka, że było branie i to fajne branie. Takie typowo karpiowy odjazd. Zła wiadomość jest taka, że 15 sekund po braniu chyba się spięła. Jeszcze nie zmieniam przyponu. Hak jest idealnie ostry. Myślę, że po prostu delikatnie żerują i dlatego się nie zapiął. Spróbuję jeszcze raz, jeżeli pojawi się kolejna spinka, będzie zmiana przyponu. Na razie świeża siatka, zestaw już zaklipowany i leci w to samo miejsce. Tym razem branie było na tym lewym kiju, czyli ze środka wody w stronę tego jazu, to się nazywa? Nie wiem. Jest się godzina 17. Były dwa brania na oba zestawy, to z lewej strony na squida, na otwartej wodzie takie zdecydowanie konkretniejsze, miałem kontakt z rybą, więc jakby ciągle ufam tej kulce i temu zestawowi, natomiast zestaw prawy postanowiłem zmienić na inny przypon. I też inną przynętę. Teraz zamierzam postawić tam kulkę bardziej neutralnie, zbalansowaną za pomocą pianki na przyponie, który Wam już pokazywałem w jednym z filmów, z tą plecionką z żyłką wewnątrz. Tutaj się robi taki fajny zawiasik. Zakładamy kuleczkę. W tym wypadku założę sobie kulkę rybną, która świetnie sprawdzała mi się w zeszłym sezonie. Damy jej szansę razem z pianką brązową. Nie chcę dawać pop-upa, bo nie chcę bardzo zwiększać sobie tej przynęty. Co prawda hak jest dosyć duży i włos długi, ale właśnie celowo chcę odsunąć maksymalnie tę przynętę od samego haka. Zaraz sprawdzę jeszcze ważenie w wodzie tego, czy jest odpowiednio. Chciałbym, żeby hak leżał na dnie, a przynęta stała w ten sposób, tak delikatnie sobie opadała na dno, na ten mułek. Zakładam zaraz siatkę i leci ten zestaw do wody. Mamy w końcu zaciętą rybę, brunowa rojtu. Znowu na lewy kij, czyli z tej głębszej wody. Haluję teraz bardzo delikatnie, mam nadzieję wyjąć tą rybę. Staram się też trochę niżej prowadzić szczytówkę, bo doszedłem do wniosku, że być może tamta spinka była spowodowana tym, że jakoś wyszarpnąłem ten hak za bardzo do góry. Robię to trochę tak podpatrując tych federowców, którzy tu wędkują. Wszyscy bardzo nisko trzymają te szczytówki podczas holu. Mam delikatnie dokręcany kołowrotek. Bardzo delikatnie wręcz. Bo zależy mi na tym, żeby ta ryba wylądowała na macie. Ryba zaczęła się spławiać w ogóle na zbiorniku. Nie jakoś szaleńczo, ale jednak pokazuje się. Nie mam jeszcze wyczucia po zimie, więc nie wiem, co to będzie za ryba. Raczej oczywiście olbrzym nie, ale czy będzie miało 2 kilo czy coś więcej, na razie ciężko powiedzieć. O ile wiem, nie ma tutaj żadnych zaczepów, więc hole nie są zbyt trudne. Problemem jest jednak tylko niewypięcie tej ryby. Już widzę ledkor.
Trochę mnie oślepia słońce, nie widzę jeszcze ryby. Ale wydaje się dosyć krótka po tych młynkach, które tutaj kręci. O, może ze 4 kilo będzie. Zobaczymy. Idę po podbierak. Japanese squid. Moja kuleczka, którą bardzo lubię. Robię ją od wielu lat. Sukcesywnie staram się ją lekko udoskonalać. Nie przeginając jednak. Ze zmianami. Lubię powtarzalność przynęt, żeby nie zastanawiać się, czy w danym momencie łowię na kulkę, która jest skuteczna, czy może nie. No całkiem fajnie teraz zaczął pracować ten karp. Wiecie co? Wypiął się właśnie. Wypiął się już w podbieraku. Ale jest wyholowany. Tak jak mówiłem, nie jest to żaden potwór. Ale jak na pewno sami wiecie, każda ryba pierwsza w sezonie bardzo cieszy. Bruno, nie wolno. Troszkę wariuje. Nie wolno. Krótka paletka, ale bardzo gruba. Może uda mi się pokazać. Bruno, tu waruj. Waruj ładnie. Ok. Spróbujmy. Jak mówiłem. Nieduża ryba, ale bardzo gruba. Taki karpiczek. Ważymy go i do wody. Bardzo ładne łuski tutaj ma. Za chwilę zważę też matę. Żeby przypomnieć sobie, ile ważyła, bo ona... Bruno, nie wolno. Ma tą wadę, że dosyć dużo wody chłonie. Za każdym razem trzeba ją ważyć, ile akurat tym razem waży. Mata z karpiem 10,48. Wszędzie patyki. Leci. Pierwszy w sezonie. Właśnie zważyłem matę i słuchajcie, jest lepiej niż myślałem, bo waży 2,40. 10,48 ważyła z karpiem, więc karp to ósemeczka. 8 tam z 8 deko, tak? Dobrze, będziemy kończyć to dzisiejsze wędkowanie. Spędziłem tutaj 4 godziny. Jakoś tak. Jest po godzinie 18, wychodzi 19. Wynikiem jest jeden karp 8 kg, którego widzieliście. Jedna spinka, jedno niezacięte branie z prawej strony. Później miałem jeszcze podobne, które się nie zarejestrowało. Sądzę, że mogły to być jednak jakieś mniejsze ryby, typu karasie, bo brania były takie dosyć energiczne, natomiast bardzo krótkie, nic się tam nie zapinało, pomimo zmiany przyponu.
Myślę, że jeszcze mogę popełnić jeden błąd, bo miałem kilka obcierek, zwłaszcza na lewym kiju. Później obniżyłem nieco tą podpórkę z przodu, tak żeby więcej żyłki było w wodzie. Myślę, że następnym razem będę musiał po prostu troszkę inaczej rozłożyć kije, tak żeby szczytówki były bliżej wody. Jest to dosyć płytka woda, łowi się niedaleko, więc może to mieć wpływ na to, że ta żyłka przebiegająca w toni wody jakoś te ryby płoszy. Będziemy się starać jak najbardziej rozwinąć ten kanał, tak żeby był nie tylko ładny, jeżeli chodzi o obrazek, ale też merytoryczny, ciekawy, no i ofertujący w ryby. Patrzcie, całego nie nagram, bo na pewno nie starczy mi na tyle baterii, ale zwinąłem już jeden zestaw, miałem wyłączone sygnalizatory i wtedy pojechał drugi. Zobaczymy, może uda się jeszcze wyjąć rybę. Zrobimy jeszcze taką partyzantkę. Nie wiem, na ile się to nagra. To jest dosłownie ostatnia minuta, ale też wygląda na to, że jest to ostatnia minuta holu tego karpia. Mam wrażenie, że jest troszkę silniejszy niż poprzedni, chociaż chyba mniejszy. Zobaczymy. Nadgarstek mi już troszkę odmawia posłuszeństwa. No dobra. Może to już teraz? Nie. Jeszcze nie nałykał się odpowiednio powietrza. Może teraz? Może teraz? Ale masz dziwny pysk, był nieraz już łowiony. Jest! Strasznie zmasakrowaną, widzę, ma mordę. Ale jest, udało się go wyjąć. Dobra, drugi raz moczymy matę. Może wcale nie jest mniejszy? Staram się to zrobić najszybciej, jak się da. Mordę ma strasznie zmasakrowaną już przez różne haki. Bardzo twardy pysk. Taki łakomczuszak nieraz musiał być już łowiony. Dobra, małe podsumowanko już za kierownicy samochodu, bo inaczej się niestety nie dało ze względu na to, że bateria zdechła. Nie wiem, ile nagrało się z tego ostatniego holu, bo zacząłem się zbierać. Wyłączyłem oba sygnalizatory, ściągnąłem już jeden z kij i w momencie, jak odkładałem go, żeby zająć się drugim, to ten drugi pojechał. Wyjąłem drugiego karpia, okazał się być odrobinę większy, miał 8,90 po odjęciu maty, był dłuższy, silniejszy, troszkę go nagrałem z jeszcze aparatem telefonu, zobaczymy, na ile to wyszło. Tak czy owak, dziękuję za dzisiaj, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Polubcie ten film, jeżeli Wam się podobał, może inny, dzięki temu zobaczę, co najbardziej Was interesuje i jakie filmy jest sens robić na tym kanale. Na razie, do zobaczenia, cześć!